W nawiązaniu do mojego wniosku z dnia 28 kwietnia zwracam się ponownie z prośbą o dokładne zbadanie i wyjaśnienie sytuacji, która miała miejsce na kolonii wychowanków Elbląskiego Domu Dziecka w Orkuszu w ubiegłym roku. W otrzymanej odpowiedzi z dnia 17 maja bieżącego roku znajdują się sprzeczne informacje z tymi, które udało mi się ustalić bezpośrednio od osoby będącej na kolonii w Orkuszu. W informacji przygotowanej przez Referat Zdrowia można przeczytać, że pani dyrektor domu dziecka o fakcie pobicia dziecka dowiedziała się z internetu dopiero 2 miesiące po tym zdarzeniu. Według moich ustaleń wychowawcy natychmiast po otrzymaniu informacji od komendanta obozu w Orkuszu zgłosili telefonicznie ten fakt pani dyrektor. Chłopiec wcześniej wrócił do Elbląga, co również musiało być odnotowane. Nie ukrywam, że sprawa jest delikatna i trudna do rozwiązania, przede wszystkim ze względu na brak świadków zdarzenia. Na tej podstawie Komenda Miejska Policji w Prabutach podjęła decyzję o umorzeniu dochodzenia. Nie zwalnia to jednak nas od wyjaśnienia tej sytuacji, aby w przyszłości nie dochodziło do takich zdarzeń. Poinformowano mnie również, że na kolonii w Orkuszu doszło również do innych mniejszych czynów, np. uderzenie smyczą wychowanka. Tym bardziej stoję przekonany, że sytuacja ta musi zostać jeszcze raz dokładnie zbadana. Dziękuję.